Tak, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, słuchajcie kochani. Teraz chciałabym zrobić, żebyśmy zrobili spiralną dynamikę i tak, u nas też jest szaro, pochmurno, zimno i tak dalej. I postaram się zrobić to szybciutko, dlatego że chciałabym jeszcze dzisiaj zdążyć też zrobić taki wstęp do NLP. Nie jestem pewna, czy te tematy są ciekawe dla Państwa, ale myślę, że no to nam pomoże potem się poruszyć po pierwsze po NLP, a po drugie biorąc pod uwagę, że kiedy dziecko się zaczyna rozwijać. Pani Natalio, dziękuję bardzo. Dziecko się rozwija wtedy, kiedy zaczyna uczyć się, zaczyna umieć i znać więcej słów. Tak? Im więcej słów ma dziecko, tym ono lepiej i bardziej i szybciej się rozwija. Dlaczego? Dlatego, że wtedy na przykład, kiedy dziecko zna więcej słów, wtedy ono całość może podzielić na części. I wtedy zaczyna reagować i rozumieć, że nie wszystko jest całością, tylko są jakieś różne części wszystkiego. Jest dobro i zło, jest ciemno, jasno, jest, nie wiem, lewo, prawo. Tak, bez znajomości słów nie następuje rozwój dziecka. No, przepraszam za ten hałas w tle. I czyli dualność, ona istnieje tylko w świadomości. A kiedy dziecko nie ma świadomości, jest tylko podświadomość, to dziecko się nie rozwija samodzielnie, nie jest połączone z mamą. Tak, pamiętamy, na przykład do półtora roku dziecko nawet korzysta z odporności mamy. I jeśli mama dziecka przebywa w stanie bezradności, beznadziejności i tak dalej, to bardzo prawdopodobnie żona przekaże taki prezent swojemu dziecku w postaci uczulenia na coś. Tak, bo dziecko żyje jeszcze wtedy odpornością mamy. Zresztą w ogóle rodzice bardzo dużo przekazują dziecku, kiedy dziecko jeszcze nie ma swojej własnej świadomości, na przykład reakcji, tak, rodziców. Rodzic coś zobaczył, na przykład dziecko przewróciło talerz ze stołu. Jeśli rodzic reaguje, o Boże, jaki koszmar, tak? To dziecko będzie reagowało w podobny sposób. Dziecko nie wie, jak jeszcze reagować, jak powinno reagować na to czy inne wydarzenie. Dziecko tego uczy się tak, jak wszyscy zwierzęta, wszystkie zwierzątka uczą się przez naśladowanie reakcji i zachowań rodziców, tak samo dziecko. I nauczenie dziecka różnych słów jakby pozwala dziecku się rozwijać i usamodzielniać się i tak dalej. To jest w takim ścisłym skrócie. Ja teraz nie będę odpowiadać. Tak, Szonik się wita. No. Dobra. Czyli dzisiaj rozmawiamy o spiralnej dynamice. Dlaczego to jest ważne? To będzie ważne nam dla rozumienia później różnych i łatwiejszego porozumienia się, kiedy będziemy mówić też o NLP. Czym jest w ogóle autorem idei, samej idei spiralnej dynamiki był Claire William Grace. I jest taka bardzo fajna książka, bardzo ciekawa, naprawdę polecam, bardzo zmienia pewne ustawienia w naszej głowie, tak, i no, polecam do przeczytania. To jest książka Dona Becka i Chrisa
Kawena. Ona tak się nazywa właśnie, spiralna dynamika. Czym to jest? To jest jakby opis, sama idea spiralnej dynamiki polega na opisaniu, omówieniu różnych poziomów wartości ludzi. I to pasuje nie tylko, to pasuje, ta spiralna dynamika, ona pasuje jak dla jednego człowieka, tak samo dla pasuje też, jeśli mówimy o jakiejś firmie albo społeczności, albo państwie, nie wiem, mucha przyleciała posłuchać, albo państwie, tak? Po prostu określamy jakimiś kryteriami przedmiot, który chcemy zbadać, i przy pomocy tej spiralnej dynamiki to zauważamy, kto na jakim poziomie się znajduje. Tak, w spiralnej dynamice chodzi o to, że każdy następny poziom nie powstaje bez poprzedniego, tak? To nie jest jakiś nowy pomysł, to jeszcze idzie od Abrahama Maslow z jego piramidą. I poziomy spiralnej dynamiki, one też się dzielą na wewnętrzne i zewnętrzne. I każdy tą dynamikę określa jej cykliczność i energetyczność, nie wiem, czy można tak nazwać, co to oznacza, że no, to, co mówiliśmy, że każdy następny poziom nie powstanie, nie istnieje, jeśli nie przejdzie się przez poprzedni. Te poziomy też są nazwane, określone pewnymi kolorami. Podobno te kolory były wybrane przypadkowo i nie mają żadnego znaczenia, ale jeśli się zastanowić, to można pewną analogię tu znaleźć. I może zaczniemy już od tych wszystkich poziomów. Pierwszy poziom, czyli tak, istnieje 8 poziomów wartości, świadomości człowieka. Ich jest 8 i 9 jakby jest nakreślony takim punkcirem, taką linią, jeśli załóżmy jest tak. Pierwszy poziom, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i 9 jest tak, powiedzmy. On jest, on nie ma koloru i później o tym porozmawiamy. On jest jeszcze jakby w przybliżeniu. Pierwszy poziom, ja nie mam takich flamastrów, ale może napiszę tak, beżowy. O, można w ten sposób. Pierwszy poziom, najniższy poziom, od najniższego do najwyższego idziemy, to jest poziom beżowy. To jest najniższy poziom rozwoju wartości człowieka. I do tego poziomu należą kto? No, dzieci, tak? Które są zależne od innych. Dzieci, osoby chore psychicznie i osoby starszego, takiego pochylego wieku, dla których ich potrzeby, powiedzmy, mieszczą się w zaspokojeniu swoich jakichś fizycznych potrzeb. I którzy są w dużej zależności od innych ludzi. To jest najniższy poziom beżowy. No tak, może go tak. Nie mam beżowego koloru, po prostu można było kupić i zrobić. Tu w zasadzie nie ma co długo się zastanawiać. Jeśli chodzi o... To są takie podstawowe wartości i dosyć takie płytkie, niewielkie potrzeby i tak dalej. Po beżowym poziomie następuje poziom fioletowy. Fioletowy poziom... Dobrze mnie słychać, tak? Ktoś mnie nie słyszy chyba. Fioletowy poziom to jest drugi poziom rozwoju
człowieka, albo firmy, albo państwa, nieważne, tak? To jest po prostu drugi poziom rozwoju. On się charakteryzuje tym, że do tego poziomu należą osoby, które, u których decyduje myślenie magiczne. Czyli to są osoby, które bardzo wierzą we wróżby, dla których są programy telewizyjne typu walka ekstrasensów. To są osoby, które na przykład do tego poziomu należą cyganie, ale nie ci, co mieszkają w miastach, tylko ci, co podróżują nadal, tak? Co wróżą i tak dalej. Do tego poziomu, charakterystyczny dla tego poziomu jest taki klan jakby. To są ludzie z Kaukazu, to są cyganie, tak? Gdzie bardzo ważna jest rodzina, bardzo ważna jest przynależność do czegoś, do swojego środowiska, do swojej rodziny. Gdzie nie żenią się, na przykład nie ma mieszania krwi, tak, że trzeba się żenić z osobą swojej narodowości i tak dalej, i tak dalej. Do tego fioletowego poziomu też należą osoby, które na przykład wierzą w to, na przykład jeśli ktoś osiągnął sukces albo wygrał milion, albo tam jeszcze tam skończył jakąś szkołę, czy tam coś osiągnął, takie osoby to oceniają, że powiodło mu się, tak? Miał szczęście. Takie osoby, jeśli spotkają kogoś dwa razy na mieście, pomyślą, że to jest jakiś znak. Prawdopodobnie negatywny. To nie może być, tak? Także w każdym z nas jest po trochę tego fioletu, ale najbardziej to jest poziom ludzi, którzy kierują się magicznym myśleniem, którzy są przesądni, i którzy są bardzo przynależni do swojej, nie wiem, narodowości, do swojej rodziny, do swojej jakiejś tam społeczności i tak dalej. I po fioletowy, tak? No napiszmy to fioletowy, to jest drugi poziom fioletowy. Ja mam marker, tylko mam ograniczoną ilość markerów, niestety, ale jakoś to wytłumaczymy. Na czym polega w ogóle, skąd się wziął pomysł tej spiralnej dynamiki rozwoju? Po prostu naukowcy badali historię ludzkości przez setki tysięcy lat i zauważyli po prostu pewne stopnie rozwoju społeczeństwa, ludzi i tak dalej, i tak dalej. I analizowali, jak ludzie się zachowywali, będąc na jakimś tam poziomie. Po fioletowym poziomie następuje poziom czerwony i to jest poziom takiej zdrowej agresji. Mam akurat czerwony, niech będzie. To jest poziom rozwoju, tak jak mówię, albo odrębnego człowieka, albo dziecka, albo nieważne czego, wszystko do czegokolwiek, to no, przymienimy tą skalę, tak, wszystko się rozwija w podobny sposób. Zdrowa agresja oznacza, to jest tak, jak u dziecka jest. Jakieś takie swoje zdrowe ego i jeśli rodzice go nie zniszczą, tak, to zdrowe ego, to dalej wszystko będzie dobrze. A jeśli zniszczą, jeśli rodzice są bardzo dominujący i nie pozwolą dziecku na przejawianie siebie, tak? Przejawianie siebie na przykład zrobi to sam, taki bunt nastolatków, inaczej się ubierają, nie akceptują panujące jakieś zasady, reguły i tak dalej, i tak dalej. Jeśli w tym momencie dziecko będzie slamszone, Pani Alicjo, dziękuję bardzo.
Jeśli dziecko będzie słomszone, z niego wyrośnie albo człowiek, no delikatnie mówiąc, bardzo miękki, tak, ofiara można nazwać, albo wyrośnie na odwrót kat. I czerwony poziom, do czerwonego poziomu należą osoby, które na przykład, jeśli ich rodzice złamali w ten sposób i oni zostali agresorami, to do czerwonego poziomu odnoszą się jacy ludzie? Bandyci, dyktatorzy, ludzie, których bardzo łatwo jest wywieźć na emocje, w tym sensie, że powiedzieć, no a dasz rady tam, założymy się, że tego nie zrobisz. I on zrobi wszystko, żeby to zrobić, tak? To są osoby, które muszą udowodnić, muszą, inaczej mówiąc, zachować twarz. Żeby zachować twarz, taki ktoś potrafi nawet zabić człowieka, jeśli będzie mu to potrzebne. Czerwony poziom to, tak jak mówię, dyktatorzy. Z czego się bierze? To może być dyktator w rodzinie, przemocowiec, może być dyktatorem państwa, tak? Tak jak mówię, skala nie ma znaczenia. Skąd się bierze ta chęć udowodnienia, ta chęć zachowania twarzy, ta chęć takiej agresywnej dominacji? Oczywiście z problemów z samooceną. To jest zawsze i wszędzie, jeśli człowiek po prostu zachowuje się w ten sposób, on jest na poziomie czerwonym i on ma bardzo duże problemy z samooceną. On nie może stracić twarz. Tak, i jeszcze takie osoby charakteryzuje to, że oni tak samo jak nastolatkowie albo państwa, jeśli my mówimy o państwie, oni nie mogą myśleć i działać na perspektywę. Dla nich istnieje tylko tu i teraz i osiągnięcie jakiejś korzyści tu i teraz. Co będzie później, oni nie myślą. Tak samo jak nastolatek na przykład, tak? Założył się, albo się zdenerwował, albo jeszcze coś, zrobił coś, za co poszedł na przykład do więzienia. To jest takie myślenie krótkoterminowe. To poziom czerwony. Ja później powiem, po co nam to jest potrzebne wszystko. Tak. Po poziomie czerwonym następuje kolejny. A i każdy następny poziom, on nie następuje, jeśli człowiek nie przeszedł poziomu poprzedniego. Każdy poziom charakteryzuje się tym, że na początku jest poziom, który bardzo dużo bierze, tak jak ten beżowy. On musi po prostu takie podstawowe rzeczy. Beżowy poziom nie może nie brać, tak? To są dzieci albo osoby w podeszłym wieku, albo osoby chore psychiczne, tak? To jest bardzo niski poziom rozwoju, potrzeb, wartości i tak dalej. I to jest poziom, który bierze. Później, kiedy na przykład człowiek, no załóżmy człowiek albo państwo, nieważne, człowiek się nasycił, człowiek dostał wszystko, co potrzebował i następuje u niego nadmiar i on chce się dzielić na odwrót, tak? On chce dawać, on przychodzi na wyższy poziom. Na wyższym poziomie człowiek odczuwa potrzebę dzielenia się tym, co nazbierał, nie wiem, zdobył, osiągnął i tak dalej, i tak dalej. I wydawałoby się, że to jest koniec rozwoju, ale to nie jest koniec rozwoju, dlatego że później po takim poziomie dawania następuje kolejny poziom brania. I znowu człowiek, czy państwo, czy tam, nieważne co, załóżmy, mówimy o człowieku. Człowiek bierze, ale to już jest inne branie, dlatego że on już oddawał i on się nauczył czegoś nowego. I to już zupełnie jest inne branie, też na innym poziomie. Po poziomie czerwonym następuje poziom granatowy. Granatowy.
Jeśli Państwo będziecie chcieli, możemy, ja kupię inne te markery różnych kolorów i zrobimy to tak jak tą tęczę na przykład, tak? A jeśli Państwu nie przeszkadza, to też napiszcie. Będziemy się skupiać na treści, a nie na formie. Granatowy poziom, do granatowego poziomu należą istoty, bo to mogą być tak jak ludzie, tak i różne struktury, tak? Które bardzo ściśle przestrzegają różnych reguł, zasad i tak dalej. Oni są bardzo podporządkowani, tam jest na tym poziomie hierarchia i zazwyczaj osoby, którzy znajdują się na tym poziomie, oni zawsze starają się unikać podejmowania decyzji i mówią, że ja jestem drobnym człowiekiem, tak? Niech kierownictwo za mnie decyduje. To jest poziom granatowy. Jakie struktury mogą należeć do poziomu granatowego? Jak Państwo myślicie? Oj, Pani Natalio, bardzo dziękuję. Tablicy widać w połowie, tak? O, dobrze, że dziękuję. Tak, może tak postawię. O, może tak. Teraz widać? Ja jeszcze taki malarz też. Z ograniczonymi zdolnościami. Tak. Ja zapiszę na pewno. Zakony, dokładnie. To są zakony, to jest policja, to jest wojsko, gdzie są, muszą być kołnierzyki, tak? Gdzie jest zbiór często takich zasad czy reguł, które nie są jakby, no, które są bezsensowne, czasami są bezsensowne, tak? Ale to są, tam jest hierarchia i tam jest ścisłe takie trzymanie się tego, co jest zapisane. Aha. Tak, widać, okej. Okay. Mundurowi, tak. Oni zawsze mówią, że nad nimi są przełożeni, że oni o niczym nie decydują i tak dalej. Tak, kiedy człowiek pobył już, powiedzmy, na tym poziomie granatowym, jemu zaczyna być mało, on zaczyna myśleć i zaczyna się zastanawiać, dlaczego, kto powiedział, że tak musi być, tak? Granatowy poziom to jest poziom konformizmu. Dlaczego musi tak być? Kto powiedział, tak? I dlaczego ja mam podążać za tymi regułami i tak dalej, i tak dalej. I wtedy następuje kolejny poziom, poziom pomarańczowy. Bardzo ciekawy poziom, który... Ja bardzo przepraszam Państwa za to szczekanie, ale po prostu myślałam, że dam Szona do samochodu, ale tam jest zimno, mamy bardzo zimno, także no, co zrobisz. Tu biegają po prostu psy bezdomne na ulicy czasami, albo koty, i więc on tam reaguje, pilnuje. A mam okna od sufitu do podłogi na dole i on ich widzi i oczywiście broni. Przepraszam. Tak, pomarańczowy poziom. To jest taki poziom, na którym odrzucone są wszystkie zasady, wszystkie reguły. Kiedy człowiek sam dla siebie wymyśla zasady i sposób postępowania, to są ludzie, którzy bardzo dużo wagi przywiązują do posiadania różnych certyfikatów, dyplomów. To są ludzie, którzy noszą ubrania tylko z najlepszych brandów, którzy przywiązują dużo wagi do gadżetów, tak? Że iPhone musi być tylko najlepszego modelu. Do tych wszystkich głupot, które w ogóle nie mają tak naprawdę znaczenia. Dla ludzi na przykład z innych poziomów, to są pomarańczowi ustawiają reguły dla granatowych, tak? I co jeszcze charakteryzuje osoby z poziomu rozwoju pomarańczowego?
to taki hazard. Oni oczywiście muszą być najlepszymi w wyścigowaniu się na przykład tymi, kto jaki model posiada iPhone'a. I oni odczuwają swoje, że oni są lepsi po prostu, tak? Swoje prywatstwo, jak to nazwać, swoją wyższość, swoją elitarność. Rezygnują z zasad, piszą sami, tworzą zasady dla tych granatowych. I osoby, które należą do pomarańczowego poziomu, ich można nazwać pragmatykami, to są pragmatycy i racjonaliści. Oni są w stanie pójść po głowach jeśli innych ludzi, jeśli im to jest potrzebne do zrealizowania swojego jakiegoś celu. No przeważnie te cele oczywiście są materialne. Tak, i takie osoby potrafią, no nie potrafią, oni po prostu to robią, nie mieć poczucia nie mieć uczucia wrażliwości, współczucia, tak, i empatii. Jest to dla nich obce. To jest pomarańczowy poziom. Po poziomie pomarańczowym następuje wyższy poziom. Kiedy człowiek już się najadł na tym poziomie pomarańczowym, najadł się wszystkim, wszystkimi gadżetami, wszystkimi samochodami, nie wiadomo, nie wiem, władzą, pokazywaniem swojej przewagi, on przychodzi na poziom zielony. Poziom zielony. Poziom zielony, do poziomu zielonego należą osoby, które znowu, jeśli pomarańczowy on bierze sobie, to pomarańczowy poziom oddaje. On dzieli się tym, co zdobył. To jest znowu inny poziom mentalności. Jeśli porównywać to na przykładzie państw, to można powiedzieć, że na poziomie zielonym są państwa europejskie i nie są państwa wschodnie. Jeśli porównać to do ludzi, to na poziomie zielonym są osoby, które ustawiają, segregują śmieci na przykład, tak? Człowiek z poziomu czerwonego albo fioletowego, on nie zrozumie, dlaczego człowiek, osoba z poziomu zielonego segreguje śmieci. Osobno szkło, osobno tam karton, osobno te... Po co to robi, tak? Wrzucić wszystko do jednego worka i po co zawracać sobie głowę? On po prostu nie jest w stanie tego zrozumieć. Jemu się to wydaje głupotą, jakąś fanaberią, tak? Człowiek z poziomu granatowego, czerwonego i fioletowego nie jest w stanie zrozumieć na przykład po co wydawać 25 tysięcy grywien na leczenie bezdomnego psa, jeśli go może potrącić auto na przykład. Tak? Jaki sens? Za te pieniądze można kupić jakiś iPhone. I człowiek z niższego poziomu, on naprawdę się śmieje z tego i on nie rozumie, po co jakby wydawać kupę pieniędzy na coś, co nie ma sensu. A dla człowieka z poziomu zielonego, no to jest tak, to jest dawanie i to jest... Tam nie ma, na poziomie zielonym nie ma myślenia hierarchicznego, tak? Jeśli poziom granatowy to jest hierarchia, tak? Policjanci i tak dalej, to jest ten poziom. To na poziomie zielonym nie ma hierarchii i poziom zielony to powiedziałabym, to jest to, co teraz się nazywa takim modnym słowem pit to pit, że my wszyscy jesteśmy równi, że najważniejsze są nie pieniądze, tylko relacje, nie jakieś tam gadżety i inne głupoty, tylko po prostu jakość życia, jakieś wartości i przede wszystkim relacje. Że wszyscy ludzie są równi. Wszyscy ludzie mają dwie ręce, dwie nogi i czerwoną krew jednego koloru.
I po, jeśli są pytania, to proszę zadawać, ja później odpowiem. Po poziomie zielonym następuje poziom żółty. Żółty, to napiszemy tak. Żółty. I ja nie mam żółtego markera, tylko takie słoneczko zrobiłem. Żółty. Poziom żółty to jest, poziom żółty, on składa w siebie wszystkie te poziomy poprzednie, tak? I zobaczmy, ile człowiek musiał przejść, zanim trafił do poziomu żółtego. To są i tutaj, i fioletowy, i czerwony, tak? I walka, i te zasady, i potem łamanie zasad, i potem chęć oddawania. I na poziomie żółtym to są osoby, których można charakteryzować tylko jednym słowem – autonomia. To jest człowiek, który jest absolutnie autonomiczny, którego nie da się zmotywować, dlatego że on sam dla siebie jest motywacją. On sam podejmuje decyzje, on sam wie, jak powinien postępować. On, co jeszcze można o żółtych powiedzieć? Że wszystkie poziomy tak się składają. Tak, no w sumie to można określić jednym słowem autonomia. Autonomia i oczywiście te wszystkie poprzednie poziomy składają się na ten żółty. I żółty znowu on bierze, zielony daje, żółty bierze, ale oczywiście to nie jest na takim poziomie jak ten pierwszy wyżowy. Tu człowiek już coś przeszedł i on jest inną osobą. I kolejnym poziomem jest poziom indigo. Tylko jak go teraz określić? Może tu napiszemy. Poziom indigo. Ja tu napiszę. I to już jest, w ogóle do poziomu żółtego bardzo mało kto dochodzi, jest mało takich osób. Zazwyczaj ludzie żyją na poziomie granatowym, tak? Na poziomie granatowym to są dobrzy wykonawcy, wykonawcy czyichś celi. Dobrzy tacy, porządni, oni wiedzą, to jest dobre, to jest złe, tak należy, tak nie należy. W niedzielę do kościoła, odłożyć pieniążki na emeryturę i tak dalej. Wszystko jest takie uporządkowane, tak, nie wychylać się, są mądrzejsi ode mnie, ja o niczym nie decyduję i tak dalej. To jest poziom granatowy. Większość ludzi tak żyje. Jeśli chodzi o indigo, to tam w ogóle są nieliczni i to jest poziom, kiedy znowu człowiek albo społeczność, w zależności co badamy, oddaje, ma potrzebę oddawania. Tu są osoby, które myślą globalnie, które myślą w ogóle o świecie, o wszystkim. Tu są w ogóle inne wartości. I trudno mi nawet teraz kogoś nazwać należącego do tego poziomu z obecnie żyjących. Na pewno to Albert Einstein, z tych, co żyli kiedyś. I na pewno, nie pamiętam jego nazwiska, jest taki matematyk rosyjski, on bardzo dziwnie wygląda, Perelman chyba jego nazwisko. I on wygrał, coś tam było jakieś związane z matematyką, no jakieś, nie pamiętam, imprezy, nie imprezy. W każdym razie on dostał wygraną milion dolarów i on jej nie przyjął. Tak? To jest ten poziom indigo. I tam nawet były dyskusje, czy on jest normalny, czy nie. Tak, on jest absolutnie normalny, tylko że on się zajmuje matematyką nie dla pieniędzy. Tak? To jest jego właśnie misja, powołanie i tak dalej.
I to jest poziom, i on chce coś zrobić dla ludzkości, tak? To jest poziom indigo. I po indigo jest dziewiąty poziom, który, tak jak mówię, że nie jest jeszcze określony, ale to jest poziom... Da, do tego, do indigo odnoszą się też dzieci urodzone po 2000 roku. Po 2000 roku, podobno. Dlaczego? Dlatego, że to są dzieci inne. Dlaczego są inne? Dlatego, że no nie można porównać na przykład człowieka, który był urodzony w Związku Radzieckim, z nowoczesnymi dziećmi, tak? Z powodu chociażby możliwości, bo zobaczcie, co określa nasze działanie, co charakteryzuje nasze działanie, nasze myślenie, tak? Jeśli współczesne dzieci w wieku 5 lat bardzo znają się na gadżetach, w telefonie potrafią znaleźć wszystko, czego nie potrafią ich rodzice, i świetnie się posługują, to oczywiście, że to będą inne dzieci i inne pokolenie, dlatego że no, jest inaczej, kiedy ty w dzieciństwie liczysz na takich drewnianych liczydłach, co w sklepach takich gastronomicznych były, albo masz do zajęcia, do zabawy pałkę jakąś, a co innego, kiedy ty masz do zabawy czy zajęcia iPhone'a, tak? Czy tam iPada. I pracując na iPadzie czy na telefonie, a nie przy pomocy jakichś tam liczydeł, oczywiście zmienia się myślenie dziecka i rzeczywiście zmienia się mentalność i tak dalej. Inaczej się człowiek rozwija. Zapiszę live, tak, tak. I co jeszcze o... No, tutaj akurat tutaj biorą się też często konflikty pomiędzy dziećmi i rodzicami, i gdzie jedno pokolenie nie rozumie drugie pokolenie. I przy okazji też chciałabym powiedzieć o tym, że to nie dotyczy dzisiejszego tematu, ale tak mi przyszło do głowy, że bardzo często w czasach dzisiejszych młodzież uważa siebie za mądrzejszych od rodziców czy dziadków. Im się wydaje, że na podstawie tego, że potrafią korzystać z nowoczesnych gadżetów, że znają się na internecie, że tam coś potrafią załatwić, jakiś program ten, to oznacza, że są inteligentniejsi od rodziców czy poprzednich pokoleń. I to jest... Jeśli słuchają mnie dzieci, które tak uważają, to jest to mylne rozumienie, dlatego że nawet nasi dziadkowie, którzy urodzili się w latach 1930-tych i na oczy nie widzieli, powiedzmy, telefonu komórkowego, po pierwsze, przyszłe pokolenie, które się znają na internecie, na gadżetach, ich nie byłoby, gdyby nie tamte pokolenia z wcześniejszych lat, tak? Ale tamte pokolenia, jeśli wziąć osoby z tamtych pokoleń i przenieść je jakąś maszyną, cudowną maszyną czasu do dnia dzisiejszego, to tamci ludzie, oni by sobie poradzili w tym świecie, mimo że nie znają się na internecie i tak dalej. A jeśli wziąć współczesnych ludzi, młodzież zwłaszcza, która świetnie się zna na internecie, i oczywiście to jest dobre, że się znam, i ich zanieść przy pomocy maszyny czasu w lata 1930 albo 40, to mam osobiście bardzo dużo pytań i wątpliwości, czy oni by sobie poradzili, tak? Czyli to są wcześniejsze pokolenia, one jak stare te pierwsze telefony komórkowe, takie duże, potężne, masywne i tak dalej, a nowe pokolenie to jak te najnowsze jakieś gadżety, tak? Ale tych najnowszych gadżetów ich by nie było, gdyby nie tamte pokolenia. I co jeszcze chciałabym dodać, że tamte pokolenia poradziliby sobie w świecie dzisiejszym,
i poradziliby sobie życiowo przede wszystkim, dlatego że co innego jest wiedza jakaś informacyjna, czy nie wiem, taka wyuczona czy naukowa, a co innego wiedza życiowa. Także tutaj co do inteligencji, to ja myślę, że to jest duży błąd uważać, że człowiek, który ma 4 klasy wykształcenia, jakaś babcia, tak, że ona jest mniej inteligentna niż jej wnuczka, która jeździ samochodem. Tak. No tak wkrótce to są, tak jak mówię, ja polecam tą książkę, o której mówiłam na samym początku. Ona jest dużo ciekawsza i tam więcej różnych rzeczy, które warto... Tak, zaraz. Które warto sobie przeczytać. I czy są pytania na przykład na temat tej spiralnej dynamiki? Jeśli nie, to ja będę kończyć i zrobimy tak, bo dzisiaj chciałabym jeszcze troszeczkę na temat NLP zapisać wideo. Sobota albo niedziela, co Państwo chcecie? Albo zrobimy live'a z odpowiedziami na Państwa pytania, albo będziemy czytać dalej cegły. Przecież ci młodzi nie mieliby tych nowości, gdyby ich nie wynaleźli ci, którzy już się starzeją. Oczywiście, że tak. Wszystkie nowe technologie powstały na bazie poprzednich. Oczywiście, że tak. Cegły, tak? Live z odpowiedziami. O. Cegle. Czy można się cofnąć na skutek dramatycznych wydarzeń na spirali? Nie. Cegle. Czy zapisze Pani tego live? Zapiszę. Oba warianty są super. Cegle, live. Dobra, to może zrobimy tak. Program minimum albo live, albo cegle jutro. I program maksimum live jutro, a cegle w niedzielę. Albo cegły jutro, a live w niedzielę, tak? Mam nadzieję, że mi się uda i że się wyrobię, jako wielodzietna matka. I live, i cegła, no. Super się Pani słucha, piękny głos. Jezu, dziękuję bardzo. Pani Tatiana, jest Pani tak mądra, dobrą osobą, że mnie to wzruszy. Dziękuję za wszystko, miłego dnia. O Boże, też się wzruszam. Bardzo dziękuję za Państwa taką wyrozumiałość, bo ja mam do swoich wideo i do sposobów, w jaki mówię, wiele uwag. Także dziękuję za Państwa dobre serce. Postaram się dzisiaj jeszcze wieczorem, teraz muszę jechać coś załatwić szybciutko. Postaram się dzisiaj wieczorem jeszcze na temat NLP zapisać wideo. Bardzo, bardzo mi zależy, bo czytając Państwa komentarze pod tym NLP, który nagram, jestem ciekawa, czy iść w tym kierunku, czy jednak pójdziemy w innym kierunku troszeczkę, bo chcę, żeby było ciekawie i pożytecznie. Pozdrawiam i celuję. Odwzajemniam. Tak. Buziaczki, kochani, no to ja lecę w takim razie. Dobra, to postaram się i cegłę, i live. I bardzo dziękuję Pani Dario. Wszystkim, kochani, dziękuję. I na pewno coś zrobimy przez weekend. U nas jest tak pochmurnie, tak ciemno, tak po prostu ohydnie, że nie chcę się wychodzić, ale muszę pojechać i odebrać laptopa z naprawy. Buziaczki. Pa, kochani. Kocham was. Pa.